Rok po uroczystym otwarciu hotelu Niemcza Spa odbyło się kolejne spotkanie z Ewą Wachowicz, Miss Polonia 1992, znaną z programu telewizyjnego Ewa Gotuje, a także z Krzysztofem Jaksa-Kwiatkowskim, podróżnikiem na stałe mieszkającym w Afryce. Właściciel hotelu Tomasz Dymkowski wraz z zaproszonymi gośćmi wspominał swoje ostatnie podróże. Ostatnio zdobyliśmy wspólnie szczyt Kilimandżaro. Był to duży wyczyn. Pół roku temu, 10 miesięcy temu zdobyliśmy inny szczyt w Afryce, Mount Kenia. No, pani Ewa, mocna kobieta, dała sobie radę. Była tu już w naszym hotelu rok temu, no i bardzo mile tu wspomina, stąd jej wizyta. Faktycznie jestem świeżo po wyprawie na Kilimandżaro, więc jest to gdzieś tam w moim sercu bardzo głęboko osadzona podróż, która niebywale jak gdyby sprawia mi ogromną radość, o niej myślę, chociażby dlatego, że zobaczyłam coś, co jest zjawisko, które jest niebywale rzadkim zjawiskiem i jest dostępne tylko w bardzo wysokich górach. Kilimandżaro to szczyt prawie 6000 metrów. Po zdobyciu tego szczytu oczywiście wyprawa, najtrudniejszą drogą Lemosho, trudne warunki, namioty, niedogodności, bo w namiocie temperatura spadała poniżej zera, minus 5 nawet miałyśmy, także no, trudno nam było. Ja w namiocie byłam z Klaudią, a reszta towarzystwa to już byli mężczyźni, 20 tragarzy, duża wyprawa. Zaczęło się to kilka lat temu. Spotkaliśmy się na jednej z wypraw zupełnie przypadkowo. I nagle zaczęliśmy razem podróżować. To po prostu któregoś dnia kliknęło i okazało się, że w tym towarzystwie znakomicie się zaczyna podróżować, a zaczynamy odkrywać i siebie, i nowe miejsca. No i tak zostało. Podróże to przede wszystkim przygody, a tych sześcioosobowa ekipa miała bardzo wiele. Taką nagrodą była przepiękny zachód słońca na samym szczycie Kilimandżaro. Byliśmy sami, nikogo nie było. Nasz przewodnik Krzysztof pilnował, żebyśmy szybko zeszli ze szczytu, więc ja tak obciągałam się i wszyscy zeszli, ja zostałam sama na szczycie, Klaudia jeszcze ze mną została na górze i nagle pojawiła nam się okrągła tęcza. Jest to bardzo rzadkie zjawisko do tego stopnia, że mówi się, że jeżeli drugi raz się zobaczy, to się umiera, jeżeli drugi raz się zobaczy tą okrągłą tęczę. A myśmy widziały dwa razy. Za jednym zamachem, dlatego że pojawiła się najpierw przy tym zachodzącym słońcu jedna piękna okrągła tęcza. To jest niebywałe zjawisko, no to jest, znaczy to wmurowało nas. Po czym zeszłyśmy trochę niżej do niższego punktu i drugi raz przyszły chmury, gdzieś zrobiło się po prostu taki układ, że pojawiła się druga okrągła tęcza. Niebywałe zjawisko, niebywałe przeżycia. Dlatego gdzieś tam z tych podróży chyba to Kilimandżaro, no bo tak na świeżo jeszcze. Zakopaliśmy się w północnej Kenii, jak spotykaliśmy wojowników, jak nie pozwolili nam dalej jechać, musieliśmy wziąć dwóch żołnierzy z bronią palną, bo była to już strefa wojny. No różne tam były ciekawe przygody. Przeszliśmy, właściwie to sam przeszedłem, góry Madagaskaru, to już była całkiem ekstremalna podróż. Spaliśmy wręcz na błocie, w chatkach, bez... Nasz opiekun zapomniał jedzenia. To był ryż, banany, ryż i ryż i banany. Zapytaliśmy również podróżników o ich marzenia związane z odwiedzeniem kolejnych krajów i zdobywaniem szczytów. Te marzenia się już chyba rozmyły. W tej chwili jest po prostu sama podróż sama w sobie jest celem. Wyznaczamy oczywiście sobie szczyty, jakieś miejsca do zobaczenia, ale myślę, że najbardziej istotny jest jednak sam fakt podróżowania, czy przemieszczania się, poznawania siebie na tle tych odwiedzanych nowo miejsc. To jest najbardziej chyba istotne w podróżowaniu. Kontynuować, dopóki są siły i grupa, która razem podróżuje, bo ciężko jest trafić na grupę, która daje sobie radę. To są bardzo ciężkie warunki, jak już wspomniałem. Natomiast niejednokrotnie dochodzi do różnych nieporozumień. Już w drugim, piątym dniu u nas tego nie było. Podróżujemy mniej więcej w stałym składzie. To się powtarza, no i dobrze nam to wychodzi. No i marzeniem jest, żeby jak najdłużej kontynuować. Taki projekt mamy, który jak gdyby z Klaudią powstał w namiocie, aby zrobić koronę wulkanów. Ja ze względów zdrowotnych nie za bardzo mogę wyjść na Mount Everest, dlatego będziemy próbować zrobić koronę wulkanów, czyli najwyższe wulkany na każdym kontynencie. Także w tej chwili mam zaplanowany Elbrus na czerwiec, ponieważ też chodzę po innych wysokich górach, więc w marcu, może drugi raz zimową porą będę próbować zdobyć Mont Blanc.
ponieważ w ubiegłym roku w czerwcu niestety zeszła lawina. Mont Blanc okazał się kapryśną górą, mężczyzną, nie dopuścił mnie do siebie, więc podejmę jeszcze próbę, mam nadzieję, na nartach w marcu. No i jeszcze mam taką ekstremalną przygodę, ponieważ uprawiam takie skiturowe narciarstwo i narciarstwo poza trasami w Puchu. Fiordy w Norwegii, wpływamy statkiem w fiordy i będziemy wychodzić na nartach i zjeżdżać w Puchu, więc takie bardzo taki wypoczynek aktywny to jest chyba to, co najbardziej lubię. Ewa Wachowicz dzięki podróżom poznaje tajniki egzotycznych kuchni, z których czerpie inspiracje do swojego programu. Sama wymyślam potrawy, sama je kreuję, ale też sama inspiruję się moimi podróżami. Moją chyba największą pasją oprócz gotowania są właśnie podróże. Podróżując po świecie poznaję nowe smaki, poznaję nowe kultury, poznaję nowe zwyczaje i to mnie wszystko inspiruje do tego, żeby powstawały nowe połączenia smakowe. Tak też było z zupą dyniową, dlatego że ja do tej pory najczęściej zupę dyniową robiłam z gałką muszkatołową, z czosnkiem oczywiście, natomiast zdobywając Kilimandżaro, nasz kucharz gotował nam zupę dyniową na ostro z chili i z imbirem. I muszę przyznać, że zasmakowałam i już taki przepis na taką zupę a la Kilimandżaro z dyni też powstał. Można gotować smacznie, szybko i zdrowo. O tym przekonuje Miss Polonia w swojej nowo powstałej książce. Niedawno wydałam swoją najnowszą książkę, Ewa gotuje ulubione. Jest to zbiór moich potraw, które ja serwuję moim najbliższym przyjaciołom. A tutaj jesteśmy akurat w takim bardzo przyjacielskim gronie, ponieważ jest w Niemczech, w hotelu. Akurat zjechała się cała moja ekipa, z którą niedawno w sierpniu zdobyłam Kilimandżaro. Podczas sobotniego spotkania w hotelu Niemcza Spa można było nabyć najnowszą książkę Ewa gotuje ulubione, a także otrzymać specjalną dedykację.